10 minut spędzone na przeglądaniu zdjęć z teleskopów NASA rozwija cię do poziomu astralnego bytu przenikającego ściany, a artykuł popularno-naukowy o teorii strun zmienia twoje pole widzenia z normalnych 85 albo 90 stopni do 4 milionów stopni, dlatego że zaczynasz dostrzegać nieznane ci wcześniej wymiary. Kosmos jest niesamowity, a jego historia, podobnie jak historia powstania jego składowych, na przykład Układu Słonecznego, to jedne z najbardziej fascynujących zagadek naukowych. Nie ma to jednak żadnego znaczenia dla szkoły, bo w niej z jakiegoś powodu najwięcej o kosmosie jest na języku polskim, na którym poznasz teorie związane z powstaniem świata, które pochodzą z czasów, gdy najbardziej innowacyjnym wynalazkiem na świecie była chochelka do zupy, a znający tabliczkę mnożenia do 10 faceci w sukienkach uchodzili za intelektualny kwiat cywilizacji. Mitologie prezentują wersję powstania świata, która nie ma nic wspólnego z prawdą, ale jednocześnie w sposób kompletny odpowiadają na niemal każde pytanie związane z tym zagadnieniem. Nie rozumiesz, o co chodzi z trzęsieniem Ziemi? Spokojnie, to tylko uwięzieni w tartarze tytani próbują się wydostać i przywrócić chaos. Nie wiesz, jak powstały gwiazdy? Spoko, tutaj też mamy odpowiedź, bo z pomocą przychodzi historia Oriona, który tak nachalnie podrywał Plejady, że Zeus dla ich bezpieczeństwa zabrał je do nieba. Tego typu pytania, na które zawsze znajdziemy odpowiedź w mitologii, można zadawać bez końca. Ale i tak najważniejsze z nich to, jak to się wszystko zaczęło. Nawet jeśli większość lat w szkole spędziłeś albo spędziłaś grając w Call of Duty na telefonie, albo rozwijając pod szkolną ławką ekscytujący projekt kryptowalutowy, to i tak pewnie wiesz, że na początku był chaos. Chaos, czyli pusta przestrzeń i bezkresna ciemność, przypominająca perspektywy edukacyjne roczników maturalnych, które na wypracowaniu trafiają na lalkę. Chaos był, jak to się mówi, pierwotnym stanem egzystencji, czyli absolutnie nic nie wiadomo i tego się trzymaj. Z chaosu w pewnym momencie narodziły się trzy pierwotne bóstwa greckie. Gaja, czyli ziemia, Tartar, czyli otchłań i Eros, czyli miłość. Z jakiegoś powodu jest to ważne, żeby znać nie tylko tłumaczenia tych słów, ale także ich starogreckie wersje. Także właśnie dlatego cię nimi torturuję. Bo jak wiadomo, znajomość języka starogreckiego, który wyszedł już z użytku nawet w Grecji, jest kluczowa z perspektywy Polaka w XXI wieku. Stworzenie świata według Greków ma wbrew pozorom w sumie sens logiczny, bo z trzech bóstw wszystko zaczyna miłość, czyli Eros, dając światu możliwość rodzenia potomstwa. Nice. Pierwsza ze skilla rodzenia skorzystała Ziemia, czyli Gaja, która urodziła niebo, Uranosa. W sposób kłócący się z obrządkiem katolickim na przynajmniej kilkuset poziomach, Gaja, tworząc pierwszą parę w historii świata, wzięła sobie za męża swojego syna, dając jednocześnie antyprzykład rodziny i będąc naraz właśnie pierwszą w sumie rodziną. Kolejny etap tego wątpliwego pod względem etycznym drzewa genealogicznego to dzieci Ziemi i Nieba. Małżeństwo miało kilku olbrzymów, którymi zajmowała się Ziemia, matka, a które mocno temperował Uranos, czyli niebo, czyli ojciec. Teoretycznie Uranos znęcał się nad swoimi dziećmi, dlatego że chciał je dobrze wychować i chciał być takim po prostu twardzielem. Ale wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że bał się konkurencji ze strony potomstwa, które w każdej chwili mogło go zastąpić. Uranos był też zazdrosny, że część olbrzymów jest mega, mega silna. Olbrzymi byli więc przez ojca zamykani w jaskiniach na ziemi, co w końcu poskutkowało buntem. I tak mitologia grecka wprowadza postać Kronosa, późniejszego boga rolnictwa. Co? Tak, serio, rolnictwa, który przeprowadził rewolucję, ale nie rolną czy agrarną, tylko taką serio rewolucję i uzbrojony w sierp dany mu od matki wypowiedział wojnę ojcu. To jest swoją drogą w sumie ciekawe, przynajmniej moim zdaniem, bo rolnictwo w antyku było zagadnieniem mega, mega ważnym, a właściciele ziemscy, czyli osoby, które miały swoje gospodarstwa, cieszyły się olbrzymim szacunkiem, podobnym jak obecnie darzymy najbardziej wpływowych ludzi tego świata. Antyczny Jeff Bezos albo Elon Musk to byliby po prostu rolnicy, którzy mają największe i najbardziej wydajne gospodarstwa, bo to się wtedy najbardziej liczyło. Stąd nie jest to w sumie serio żaden szok, że najpotężniejszy z bogów był właśnie bogiem mąki i dobrze wypieczonego chleba albo kajzerki. Kronos pokonuje ojca, ale robi to wykonując taki symboliczny gest, którego nie mogę tutaj opisać, a który jest dość ważny. No ale gdybym go opisał, to pewnie zdemonetyzowałoby mi to prawdopodobnie cały ten kanał. Także mówiąc opisowo, Kronos przy pomocy sierpa chwyci
rzucił pewną sakiewkę należącą do swojego taty, która zawierała dwa okrągłe czy takie elipsowe obiekty, a następnie pewnym ruchem jedną ręką szarpnął, a drugą wykonał cięcie swoim sierpem. No i w ten sposób znacznie osłabił swojego ojca, no i pozwolił ziemi rozwijać się tak, jak ta ziemia chciała. W sensie ziemi, w sensie matce, ale też ziemi ogólnie. W sensie uwolnił wszystkich od swojego ojca. Co ciekawe, zawartość sakiewki Uranosa padła do morza, powodując wielką pianę, z której narodziła się bogini płodności, piękności i ogólnie wszystkiego, co takie miłosne, czyli Afrodyta. I tak oto dostajesz za darmo dwa mity w jednym, bo to w sumie już 80% mitu o powstaniu Afrodyty. Nice. W tym miejscu, kiedy rządzi Kronos, rozpoczyna się dynamiczny rozwój całego greckiego loru. Brakuje nam jeszcze jednej bardzo, bardzo ważnej osoby, czyli Zeusa. A Zeus, czyli najważniejszy z takich OG bogów, tego takiego greckiego Marvela, którego wszyscy znamy, to był syn Kronosa i jego żony Rei. Ale tutaj sprawy zaczynają się komplikować, bo kiedy Kronos przejął tron, poznał przepowiednię, która sprawiła, że był w trakcie swoich rządów równie spokojny, co twój chomiczek w trakcie skoku na bungee. Przepowiednia powiedziała Kronosowi, że podobnie jak jego ojciec, on też zostanie obalony przez jedno ze swoich dzieci. Z tego powodu zaczął robić kolejną rzecz, której nazwanie oznacza demonetyzację kanału, także znowu, mówiąc opisowo, Kronos zapraszał swoje dzieci na obiad, ale miał dla nich pewną niespodziankę, bo kiedy jego syn albo córka przychodzili głodni na ucztę i pytali, o której przyjdzie jedzenie, to Kronos zawsze mówił, że już jest. I to było ostatnie, co ta osoba słyszała, bo Kronos później się nią odpowiednio zajmował. Matce Zeusa niespecjalnie się to podobało, że Kronos tak jakby marnował potencjał jej dziecięcych startupów i postanowiła jeden właśnie z takich startupów uratować. Tym właśnie startupem był Zeus. Ukryła go na Krecie, a zamiast niego dała mężowi do połknięcia kamień zawinięty w pieluchę. Ciekawostka mitologiczna jest taka, że nie ma smakowej różnicy między kamieniem a dzieckiem bogów. A jeśli jest, to akurat Kronos jej nie wyczuł, czyli prawdopodobnie nie ma. Nice. Zeus dorastał w ukryciu, a gdy stał się już silny, dorosły, to postanowił pozbawić ojca władzy i pomścić się za swoje rodzeństwo. Zrobił to w sposób dość oryginalny, bo podał Kronosowi środek wywołujący wymioty. Kronos zwymiotował wszystkie połknięte wcześniej dzieci, które okazały się dalej żywe. Był to moment absolutnie przełomowy, bo Kronos wyżygał z siebie naraz Hestię, Herę, Posejdona, Demeter i Hadesa, czyli praktycznie całą późniejszą topkę bogów, którą znasz pewnie ze szkoły, albo tyle turniejów, albo krzyżówek, albo nie wiem, popkultury, śniadania z rodzicami, no nie wiem, na pewno znasz tych bogów. Ten skład razem z Zeusem obalił Kronosa i Tytanów w epickim starciu, znanym pod hasłem Tytanomachii. I w sumie to tak właśnie powstał grecki świat. Z miłości, która była bardzo bliska nienawiści, no i wreszcie oczywiście z epickiej wojny. Po pokonaniu Tytanów, Zeus i jego rodzeństwo podzielili się władzą nad wszystkim, co istniało i zaczęli swoje obszary tej władzy udoskonalać. Zeus został oczywiście władcą nieba, Posejdon mórz, a Hades podziemi. Czy nam się to podoba, czy nie? W antyku panował patriarchat, więc tak samo będzie w mitologii, te najważniejsze miejsca obsadzili w sumie sami panowie. Na koniec trochę dla sportu, a trochę dlatego, że warto, bo ciekawostki i rozwój osobisty jest w sumie spoko. Taka praktyczna, dodatkowa informacja. Praktycznie każdy zestaw mitów, zwany mitologią, ma jakąś swoją koncepcję na to, jak to wszystko się zaczęło. Nieważne, czy mówimy o wikingach, starożytnych Majach, Egipcjanach, czy o twoich rodzicach, którzy do szkoły chodzili przez jakieś tam wielkie zaspy i w ogóle 40 km dziennie pokonywali. Koncepcje te są, co ciekawe właśnie moim zdaniem, podobne do siebie w tym sensie, że wszystkie są całkowicie odklejone od rzeczywistości i z dzisiejszej perspektywy, mówiąc delikatnie, mało realistyczne, ale pokazują, jak każda konkretna cywilizacja radzi sobie z tym irytującym faktem, że jesteśmy, w miarę ogarniamy rzeczywistość, ale nie mamy pojęcia, skąd my pochodzimy i skąd pochodzi wszechświat. Mity egipskie proponują wizję początku świata w sumie bardzo podobną do tej, którą podaje nam starożytna Grecja. Egipcjanie twierdzili, że na samym początku był tak zwany Nun, czyli ocean chaosu, a nie po prostu chaos, z którego wynurzył się później główny bóg, bóg Ra. Ra wypluł z siebie bogów powietrza i wilgoci, którzy dalej tworzyli kolejnych bogów i rozwijali świat. Czyli w sumie 1:1 analogia i gotowy pozew o prawa autorskie złożony w Trybunale w Unii Europejskiej do Grecji. Nieco ciekawiej jest, jeśli spojrzymy na mitologię nordycką, w której jest więcej okrucieństwa, surowości i cierpienia niż na sprawdzianie z lalki.
Zdaniem Wikingów na początku istniały dwie krainy, gorąca i zimna. Kiedy dwie krainy się ze sobą zderzyły, to efektem tego zderzenia było powstanie, i tutaj z jakiegoś powodu, olbrzyma i krowy. Spod pachy olbrzyma zaczynają rodzić się kolejni olbrzymi. To ja tu upraszczam, ale jakby serio, taki jest sens. Z kolei krowa liże lód tej zimnej krainy i tym samym powoduje powstanie przodka wszystkich bogów, czyli takiego Buriego, no tak on się nazywał. Ten miał dzieci, w sensie ten Buri miał dzieci, które później miały swoje dzieci i jak już było dostatecznie dużo osób, żeby się zacząć zabijać, to wszyscy postanowili właśnie, że teraz to robimy i się zaczęli zabijać właśnie, aż w końcu na tron zasiadł Odyn, najpotężniejszy z bogów. To zabijanie trwało dużo dłużej niż w starożytnej Grecji, to nie było jedno starcie, po prostu zabijanie. A jak już nie było w końcu się z kim bić, to bogowie wzięli się za tworzenie świata, co naprawdę dobrze oddaje mitologię nordycką jako taką i jej priorytety, które są podobne do priorytetów sympatycznych chłopaków spędzających weekendy w BMW E36. Mit o stworzeniu świata w każdej mitologii, jaką poznasz albo możesz poznać, jest mniej więcej taki sam, przede wszystkim jeśli chodzi o cel. To znaczy pokazuje, jak ktoś radzi sobie z tym super wkurzającym faktem, że czegoś nie wie. No i właśnie ani Grecy, ani Egipcjanie, ani żaden inny twór kulturowy nie wiedział, skąd pochodzimy i nie wiedział, jak powstało nasze otoczenie i każdy podał złą odpowiedź, czym powinien być ci bardzo bliski, jeśli zamierzasz pisać albo już pisałeś maturę, no bo złych odpowiedzi będzie naprawdę sporo w twoim życiu. Tak. Nawet jak już jesteś po maturze, to dopiero się zaczyna ta wspaniała przygoda. Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy i do zobaczenia w innych moich materiałach.